Cześć! Krótkie wideo z mojego ulubionego parku. Bardzo krótkie, o najważniejsze jak zawsze rzeczy. Albo jesteś graczem, a to znaczy, że jesteś obserwującym. To znaczy, że nie pozwalasz wydarzeniom wejść w głąb ciebie. To znaczy, że nie pozwalasz ludziom wzbudzić w tobie emocje. Albo jesteś, jeżeli jesteś graczem, to jesteś wtedy uczestnikiem. Chciałabym, żeby można było być zarówno tym, kto odczuwa emocje, jak i tym, który zarządza spektaklem. Ale to nie jest możliwe. Więc jeżeli chcesz uniesień miłosnych i niemiłosnych, jeżeli chcesz, jak to mówią, czuć się żywo, jak żywy człowiek, żeby tobie nie obce były emocje, proszę bardzo, ale nie możesz w tym samym czasie być kimś, kto pisze scenariusz. Nie da się. Można nazwać to robotyką, że ci, którzy nic nie czują, są robotami. Może. Można nazwać, nazywaj jak chcesz, ale wiesz, czułam emocje, odczuwałam. Powiem, że nie byłam wtedy silna i mi się to nie podobało. Byłam słabszą wersją siebie, kiedy pozwalałam sobie być ofiarą i być laleczką w gierkach innych ludzi. Więc trzeba wybrać dla siebie. Czy ty chcesz odczuwać emocje, czy ty chcesz być pod tamtą stronę scenariusza, tam gdzie scenariusz piszą? Nie ma nic po środku. I wiesz, jeśli wystarczająco dużo tych emocji doświadczyłeś, jeżeli ze sobą jesteś uczciwy, to możesz dojść do wniosku, że się emocji czuć nie opłaca. I jeżeli się zastanowimy wspólnie, jak bardzo chcą, żebyśmy te emocje odczuwali, bo jako pisarze, twórcy filmów akcentują to tak bardzo. Chcą, żebyśmy byli słabi. A mi od jakiegoś czasu władza daje więcej spełnienia. Władza, czyli kiedy ja wiem, czego chcę, jestem nad sytuacją, nad scenariuszem i tak, nic nie czuję. Skutkiem ubocznym jest to, że nie czuję. Czuję tylko szczęście wywołane tym, że wpływam na bieg wydarzeń, że wpływam na tą rzeczywistość. Taki wpływ mi się podoba bardziej. To jest prawdziwa siła. Nie chce mi się wyglądać żałośnie i płakać i liczyć na cud i na czyjąś dobrą wolę. Skończyło się. Nie przynosi mi to satysfakcji. A wiadomo, że człowiek robi to, co mu daje satysfakcję. Wiecie, doceniam piękno. Uważam, że piękno robi nasze życie bardziej wspaniałe. Ale piękno robi nas też, czyni nas bardziej wolnymi. Dlatego piękno nie jest w cenie. Dlatego tylko mogą sobie pozwolić na piękno ci, którzy zaczęli używać własnego mózgu. Piękno nie jest dostępne z defaultu. Bo to nie jest podstawowy składnik wyżywienia. Nikt nie jest zainteresowany, żebyś żył swoje życie jakościowo. Więc bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Docenię piękno, twórz je, dodawaj je do swojego życia. Chcę pokazać Ci piękno też z tego boku. Słońce jest w idealnym miejscu, pod idealnym kątem. Piękno. Jakże ono jest wspaniałe. A już nie będę się spieszyć. Po prostu stać. Dźwięki przyrody, piękno przyrody. Nic dodać. Fantastycznie. Jeszcze chce mi się czemuś dodać, że kolczyki oraz bluzeczka są od mojego taty w prezencie. Fajnie. Tu i teraz. Nie ma żadnego miejsca na ziemi, w którym chciałabym być teraz, zamiast być tutaj teraz. No ponieważ tu jest jak w raju. Jestem w raju. I wyśmienicie się czuję, będąc częścią tego raju. A wiesz co, powiem Ci więcej. A ja tu ciągle stoję,
I mimo, że mózg panikuje i już złożył i rozłożył pałkę do robienia selfie kilka razy, a ja nie idę. Taki śpiewałem. A czemu ja nie idę? A bo ja zawsze słucham głosu duszy, a nie mózgu. Nie poczułam w środku, że muszę iść. Nie było rozkazu. A mną kieruje tylko moja dusza. Więc skoro nie było rozkazu, ja się nigdy stąd nie zabieram. I ja właśnie tak żyję. Obserwuję swoje życie niczym film. Ono się samo dzieje. Pamiętasz, mówiłam w poprzednim odcinku, że najbardziej ważne spotkania, ludzie w życiu się zdarzają same, tak po prostu, same się dzieją. Więc nie ma po co gwałcić rzeczywistości i tego momentu. Jeżeli rzeczywistość zsyła ci takie wspaniałe chwile jak ta, nie trzeba poganiać. Wystarczy po prostu być. Nie trzeba panikować. Nie trzeba biegać jak kura bez głowy. Wszystko jest niepotrzebne. To wszystko można zostawić marionetkom systemu. To wszystko można zostawić tym, którzy nie mają czasu, by się zatrzymać. A my mamy czas, żeby się zatrzymać. Właśnie zauważyłam, że niebo rusza się. Płyną chmury. Chmurki. Słyszałam o takiej technice. Jeżeli nie możesz sobie poradzić z wewnętrznym dialogiem, wyobrażaj sobie, że te chmury na niebie to są twoje myśli, a ty poprzez swój oddech je rozganiasz. Tak? I ich mniej się robi, tak samo mniej myśli zostaje w głowie. Tę technikę usłyszałam od ezoteryka Amatuje. Jest na przestrzeni rosyjskojęzycznej. Bardzo popularna, znana i mega, mega, mega rozwinięta. Daje mi siłę i inspirację i pozwala mi ten człowiek bardziej pewnie, o wiele bardziej pewnie siebie stąpać po swojej drodze oraz cenić siebie. Ma na imię Waleria ona, a jej drugie imię, trzecie imię, Amatuje. Ta technika ogolnienia obłoków jest właśnie od niej. Na to, żeby uzyskać spokój w myślach, spokój w mózgu i załadować go takimi programami, które są potrzebne Tobie. Słyszałam też od niej, od Walerii, o technice wyławiania rybek. Wyobraź sobie, że w twojej głowie jest akwarium i tam pływają rybki. I kiedy one ciebie sabotują, albo za dużo gadają, albo nie dają spokoju, wyobraź sobie, że je wyławiasz. Rybka po rybce wyjmujesz, aż akwarium zostaje zupełnie, zupełnie pusty. I tak samo, jak zostaje puste akwarium, tak samo oczyszcza się twoja głowa od niepotrzebnych myśli.